Z dwóch organizacji z ogromną chęcią na trzeci pas i potencjałem, by to zrealizować. Rutek to fenomenalny zapaśnik z mocnym ciosem. Nitro to agresywny bokser o zdecydowanie lepszych warunkach fizycznych. Ale to nie powinno decydować. Zazwyczaj w swoich pojedynkach Rutek jest mniejszy od swoich rywali, co oczywiście nie przeszkadza mu te pojedynki wygrywać, bo ten gość robi to notorycznie. Dzisiaj debiut w KSW. Ale jakoś specjalnie go nie przeżywa, bo patrzyliśmy, jak długo czekał na Filipa Pejcza. Tańczył do jego muzyki w klatce. Latające kolano i trafiony Rutek! Pejcz zrobił to, co Masvidal w swoim pojedynku z Benem Askrenem. Ale chyba szybciej. I wysokie kopnięcie, chwieje się Rutek. Oj, Filip Pejcz, to byłoby naprawdę ogromne zaskoczenie, jak rozpoczął ten pojedynek. No i w tej chwili jest obowiązkiem Daniela Rutkowskiego przetrzymać ten szaleńczy atak, ale ten nie rezygnuje, będzie w końcu obalenie tłucze Rutka za wszelką cenę. Jeżeli uda się Rutkowskiemu obalić swojego rywala, to on do tej walki wróci. Jeżeli nie, to będzie także sygnał, że te ciosy i kopnięcia Pejcza swoje zrobiły. Tak, tak, śmignął jeszcze sierpem. Dobrze teraz kontrolował te zapasy Filip Pejcz. Niemniej jednak zaskoczenie było ogromne. I Pejcz w dalszym ciągu pewny tego, że może ustrzelić mistrza Babilonu i Fen, który debiutuje tutaj dla KSW. Tak jakby chciał powiedzieć Rutkowskiemu, za debiut frycowe trzeba zapłacić. Ciekawy jestem, kiedy Rutek będzie bardziej efektywnie zaprzęgał swoje rewelacyjne zapasy do gry. Ta stójka jest naprawdę ryzykowna. Nie może Rutek uwierzyć, że po tych swoich występach w kleściarstwie nagle tutaj wyboksuje pojedynek z Pejczem. Dawno go w klatce nie było. No niemniej jednak zaskoczenie jest ogromne. Tak jakby powoli Rutkowski do siebie dochodzi. Jednak Pejcz jest ciągle niebezpieczny. Będzie z kontry. Szukał mocnych ciosów. Póki co taki goniony lewy sierpowy Rutkowskiego. Jest doping radomskich kibiców. Jest te takie krótkie spięcie. Ryzykowne to jest naprawdę wymieniać ciosy z Filipem Pejczem. Ale widocznie to jest cały Rutek właśnie. To jest cały Rutek. Powiedz mu, że nie może tego robić, to pierwszy to zrobi. No już w tej chwili wydaje się, że skoro ma rywala na siatce, to kto wie, może z tego klinczu spróbować obalenia. Będzie się dalej chciał bić? No. Próba zejścia niżej. Pomogi rywala, ale dobrze po raz kolejny. Zabiera biodra, prostuje rywala Filip Pejcz. Ciągle pycha biodra i plecy w siatkę. Wie, że jeżeli Rutkowskiemu uda się obalenie, to może być jego koniec. On jest zawodnikiem jednak zupełnie innym. Stójca zupełnie innym w parterze. No nie jest już taki luzacko spokojny Daniel Rutkowski, jak było przed rozpoczęciem tego pojedynku. Jest wyraźnie podenerwowany tą dobrą, stójkową pracą Filipa Pejcza. Zaskoczył Chorwat naprawdę ten początek kapitalny. Ale fenomenalny. Mało, naprawdę mało brakowało. To, że Rutek nie jest rozbitym zawodnikiem, uratowało go, aby nie skończyć się tego pojedynku w pierwszych sekundach, ale cały czas jest duże ryzyko, bo te ciosy Pejcza na pewno swoje piętno cały czas odcisnęły. Teraz dobry łokciem krótkim strzelał Chorwat. Rutek powinien tutaj bardziej ochoczo jednak zaprzęgać zapasy do gry. Niekoniecznie ryzykować tych bokserskich wymian. Ale on w dalszym ciągu uznaje za stosowne wdawać się właśnie w taką konfrontację na nogi i na pięści ze swoim rywalem, który jest w tym specjalistą. Kolejny tak, pokruszkowy. No bo to jest dobry pomysł na niskiego Daniela Rutkowskiego, który w dodatku ma inklinację do schodzenia po nogi.
sierpowy celny, ale szybciutko Nitro wraca na środek klatki, gdzie ma zdecydowanie więcej miejsca na szukanie kolejnej kontry. Ale tak jakby uwziął się Rutkowski, że nie podaruje tego początku i chce ubić swojego rywala, chce wygrać z nim stójce. Boczne kopnięcie, wykonanie zapaśnika. No i kończy się pierwsze starcie, bardzo zaskakujące. Pierwsze starcie walki w kategorii piórkowej między Filipem Pejczem a Danielem Rutkowskim. Jak to przetrwał Rutek, pozostaje jego słodką tajemnicą. Za chwilę zobaczymy. O tym się przekonamy. Też mogą spojrzeć na to. Tu celności nie było, ale tutaj za ucho ten prawy sierpowy. Potem jeszcze wysokie kopnięcie. W dużych opałach Rutkowski. I nawet tutaj, przechwytując nogę rywala, Rutkowski był ostrzeliwany przez Pejcza. No, dobry tempo Rutkowy, ale tutaj wytrącony z równowagi po ciosach Rutkowskiego Nitro. No jaki plan na rozpoczęcie drugiego starcia ma Chorwat? Prawdopodobny. Zobaczymy, co wydarzy się w rundzie drugiej, która właśnie w tej chwili się rozpoczyna. Oczywiście. Skąd wiedziałeś? Trafił prawym. Filip Pejcz. Widzą Państwo, jak taki bardzo naelektryzowany jest Chorwat. Jak czeka na ten dogodny moment, żeby doskoczyć i trafić tam kilka razy w głowę Daniela Rutkowskiego. High kick. Naprawdę bardzo blisko jest zrealizowania swojego celu Chorwa. Wejście w klincz Rutkowskiego. Teraz ten klincz wypadałoby wykorzystać. Odwraca sytuację Pejcz. I okazuje się, że to właśnie Chorwat może wykorzystać ten klincz. Oczywiście on chyba będzie dążył do zerwania w tej chwili. Wyszedł jeszcze spod Rutkowy. Trzeba przyznać, że nie najlepsza sytuacja w tej chwili Daniela Rutkowskiego. Kibice ciągle wierzą, ciągle śpiewają, ciągle skandują nazwisko swojego ulubieńca. Ale to za mało. Nie udało się zamknąć Pejcza na siatce. Presja po stronie Rutkowskiego, cały czas szeroko otwarta. Buzia Pejcza zdradza oczywiście tutaj zmęczenie. No i szybkość jest nie ta, jaka była na początku walki. Rutkowski to widzi, dlatego zbliża się do swojego rywala. Zamarkował, że pójdzie po nogi, zdecydował się jednak uderzyć. Tak, te akcje w wykonaniu Pejcza zaczynają być czytelne, ale dalej bardzo groźne! Który wygrywa swoją walkę właśnie w ten sposób. Nieprawdopodobne! Nieprawdopodobne, co ten chłopak potrafi wyczyniać w klatce! Panie i panowie, Daniel Rutkowski! Co to jest za as? Tak patrzyłem na tę walkę i tak zastanawiałem się, co ona mi przypomina. I prawdę mówiąc, to przypominała mi pojedynek Fiodora Emelianenki z Mirko Krokopem Filipowiczem. Pamiętasz w Pride, jak wtedy Emelianenko, który no przecież był w parterze zawodnikiem zdecydowanie lepszym, postanowił udowodnić Krokopowi, że jest lepszym od niego Stójkowiczem. Ladies and gentlemen, your winner by knockout, Rutek Daniel Rutkowski.